Witam serdecznie, Kamila Głowa, Sporty Walki. Jesteśmy na gali FEN 34. Ze mną jest Mateusz, cześć. Cześć, siemanko. Powiedz mi, jak emocje po walce? Emocje już upadły jak po wielkiej bitwie kurz. Już tyle wywiadów było, no. Tak. Każdy cię tutaj męczy, maltretuje, tak. 15 wywiadów, więc ledwo stoję na nogach. To już ze zmęczenia wywiadami, nie? Słuchaj, bałeś się swojego przeciwnika jakoś czy nie? Czy kompletnie nie miałeś obaw? Nie, wziąłem walkę z partyzanta, ja nie boję się, tylko Boga i swojej mamy. Rozumiem. Słuchaj. Jakby nie lekceważyłem Artura, jest bardzo fajnym, sympatycznym gościem. Okazał się super takim właśnie, dałeś fajną walkę sportową, bez żadnej złej krwi i tak dalej, więc świetnie. Była opcja, że zawalczy twój tata. Była bardzo nikła szansa na to, ponieważ ja wczoraj... Byłeś na zdjęciach? Byłem na zdjęciach i dostałem informację od agentki, ponieważ pan Jerzy Skolimowski, taki światowy sławy gwiazda, ma to u siebie, że gdzieś tam są różne koncepcje filmu, myśli, że są zdjęcia nocne, może sobie przerzucić na dzienne. I powiedział mi, że na 10-20% może być tak, że w piątek będę miał te zdjęcia do południa, do wieczora, że nie wiadomo. I to zawsze nigdy nie wiadomo, kiedy zawsze, plan się... Tak. Ale udało się, czyli planowo udało się skończyć wczoraj tam koło 10 i około 1 właśnie wylądowałem w hotelu, nie? Także też nie jestem w ogóle do końca wyspany i tak dalej, więc ale no wziąłem walkę z partyzanta, bo nie odmawiam nikomu. Nie? Powiedz, byłeś bardziej skupiony właśnie na walce, do przygotowań, czy jednak skupiłeś się bardziej na filmie? Bardziej na filmie, wiesz, bo to jest hollywoodzka produkcja, no światowej sławy reżyser, światowej sławy gwiazdy, dzięki, trzymaj się, trener, światowej sławy gwiazdy, więc bardziej byłem, no nie ukrywam, skupiony na tym, ponieważ no i jest to dla mnie, jako dla młodego aktora, no, ogromna, wiesz, nobilitacja, wiesz, nawet się jąkam po tylu wywiadach jako aktor, że właśnie pan Jerzy postawił na mnie, dał mi ten kredyt zaufania. Ja miałem chyba 7 czy 8 dni zdjęciowych, co świadczy o tym, że jest to rola, która gdzieś tam nie przemarzy się w jednej scenie, tylko będzie grała jakieś tam skrzypce. Okej, powiedz mi, gdzie... Więc super, no więc jakby... Pociąg do Hollywood, czas start, nie? A powiedz mi, co jest bliżej twojemu sercu? Żartem, pół serio oczywiście. Bliżej twojemu sercu są walki, czy jednak aktorstwo? Nie, aktorstwo to jest całe moje życie, wiesz. Ja jestem po szkole aktorskiej, teraz od września się przeprowadzam do Warszawy, ponieważ będę frontmanem takiego serialu nowego, grupy Polsat, ale nie Polsatu, tylko innej stacji. No i będę miał zdjęcia od września, po kilkanaście dni zdjęciowych właśnie w Warszawie. Dlatego właśnie przeprowadzam się do Warszawy. Jeszcze przed wrześniem mam zdjęcia na Białorusi do fabuły. Też kilkanaście dni zdjęciowych. Więc będę to sobie sprytnie łączył, nie? A słuchaj, powiedz mi, czy myślisz już o kolejnej walce, czy na razie żyjesz po prostu emocjami tym, co dzisiaj było? Zobaczymy. Zobaczymy, co się może zdarzyć. Znaczy zobaczymy, co przyniesie tam, wiesz, los, oferty. A masz jakiegoś przeciwnika na oku? Znaczy ja bym chciał walczyć z Popkiem generalnie, nie? Myślę, że go nie trawię. Czyli taki godny rywal. Mam do niego totalny brak szacunku, jest zwykłym szczurem. Mój tata mu pomógł w pewnej sprawie, kiedy on miał bardzo duży problem. To jest taka strona medalu świata, w której ja nie wchodzę. Okay, w sensie źle się zachował później, tak? Jakby tak, no, stał się Judaszem, tak. Po pomocy przez mojego tatę, więc mam ogromną chrapkę na Popka. Liczyłem na to, że jak znokautuję tańcule efektywnie. Właśnie z tańculą rewanż? Nie, wiesz co, on na razie jest na sorze. Tam, nie wiem, jedni mówią, że wygrałem, drudzy mówią, że przegrałem. Czy no tak, opinie są różne tutaj. Różne. Tak. Trzeci mówią, że powinna być dogrywka, ale nie byłoby z kim tej dogrywki robić. Poza tym skrócili mi trzecią rundę o 5 sekund. To jest widoczne na telewizorze. Jest pierwsza runda, która jest zegar do końca do zera, druga do zera, a w trzeciej właśnie Mateusz Kajowski mówi, że zostało 12 sekund walki. Ta tańcula się obraca tyłem, czyli no, świadczy o tym, że już nie chce się bić. Ja lecę, tak jak dzisiaj wleciałem właśnie w Artura serią jakąś, żeby po prostu to skończył, no upadł i był koniec walki. I 5 sekund mi skrócili tej walki. Więc no nie będę tutaj, wiesz, żadnych protestów robił i tak dalej, bo ja nie jestem z tej gliny, ale
Ale słabe. No są układy, układziki, nie chcę w to wchodzić. Więc myślałem, że jak go ciężko znakotuję, to będę miał od razu walkę z Popkiem. Słuchaj. Myślę, że wcześniej czy później do tej walki dojdzie, a jak nie dojdzie do tej walki, to jak będę miał okazję, ostatnio na konferencji Fejmu byłem z tatą, to tata go, on szedł ze swoimi trenerami, tata go wołał w taki sposób, dawaj do mnie psie, podejdź tutaj. I nawet, nawet na to nie zareagował, po czym wchodząc za winkę dopiero krzyknął, odwolcie się ode mnie. Ten człowiek nie ma jaj, no, jest zwykłym szczurem. Chciałabym zapytać tutaj... Jak nie w klatce, to sobie wyjaśnimy sprawę na pewno poza nią. No. Chciałabym zapytać tutaj jeszcze o walkę twojego taty z Marcinem Najmanem. No tutaj warunki tej walki są naprawdę brutalne, można powiedzieć. Co ty o tym sądzisz? No Marcin Najman... Nie martwisz się? Nie. Znaczy ja współczuję Marcinowi Najmanowi w ogóle, że ktoś mu tak doradził, że... A powiedz mi, od czego zaczął się konflikt między Marcinem Najmanem i twoim tatą? Powiem ci szczerze, że już nie wiem naprawdę. Gdzieś tam w kabarecie skeczów męczących na Polsacie, na prime time'ie. Marcin Najman, on jest taki spryciarz. Wiedział, że teraz nazwisko Murański i tata gdzieś jest tam. Obraził was. Jest tam gdzieś tam na topie medialnym, a pieniążków brakuje Marcinowi, więc podejrzewam, że stąd on lubi takie zagrywki. Więc ta walka będzie chyba już na 100%, bo tam już u notariusza zostały. Czyli odbędzie się na stówę. Na stówę, tylko jeszcze nie wiadomo gdzie. Na jesień? Tak, wrzesień, październik. Już się jąkam po tych wywiadach. Już zaraz kończę. Tylko nie wiadomo w jakiej federacji, ale zostały już zdeponowane pieniążki. Tam wiadomo, że będą negocjacje, ale u notariusza, czyli u osoby zaufania publicznego, więc ta walka będzie na 100%. A Marcin Najman zgodził się na warunki ojca. No nie zdają sobie sprawy, w jaki wchodzi świat, nie? Zamierzasz świętować dzisiaj? Nie. Grzecznie spać? Nie, odpoczywam. Wracam. Wracam chwilę odpoczywam w domu. No i szukają się kolejne projekty filmowe. Słuchaj, to życzę ci powodzenia, szczególnie na planie teraz. I w ogóle gratulacje wygranej. I co? Kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.